Hej! Witam was serdecznie, z tej strony Draconager i witam w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Puzzle Quest Challenge of the Warlords. No cóż, planowałem ten let's play już od dłuższego czasu, ale no, jakoś nigdy nie mogę się za niego zabrać. Czas przestać, no, przekładać tą serię. Na pewno... Muszę, jeszcze tak zestresowałem, że nie wiem co powiedzieć. No cóż. Jest to bardzo... lubiana przeze mnie gra, jedna z najlepszych, jakie grałem. To pozornie mogłoby się wydawać, nie wiem, albo RPG, albo jak ktoś widział screen, no to typowy przedstawiciel gatunku Połącz 3, ale to jest genialne połączenie RPG-a i gry właśnie Połącz 3. Idzie i miejsce gra, naprawdę powoli nie wiem co powiedzieć. Gra ma miejsce w świecie znanym z takich gier jak Warlords Battlecry 3 albo Warlords 4, bohaterowie Eterii. Czemu czasami... Nieważne. No rety. Sami widzicie jak się zestresowałem. Trzeba spokojnie zacząć tą grę. Tak więc rozpoczynamy. Nowa przygoda. A właśnie tutaj mamy... taką pomoc, to jest Evelyn Mądra, no faktycznie jest mądra. Oczywiście na początek tworzymy bohatera. Spoko. No cóż, w porównaniu do Warlords Battlecry 3 jest tu naprawdę mało klas postaci, ledwie 4, serio? Mało! Porównując właśnie do trzeciego Battlecry'a. Druid, różne podobizny. Mam też 4 niestety, no trochę mało. Rycerz. Wojownik, oczywiście, jak żeby inaczej. I czarodziej. No cóż, ja jak to ja, biorę wojownika, oczywiście, że tak. No, nazwa, imię, oczywiście. Nager. No cóż, no. Rozpoczynamy. Wielu twierdzi, że rytm wszechświata wyznaczają niekończące się cykle. Cykle życia i śmierci. Cykle wojny i pokoju. Cykle światła i ciemności. Gdyby była to prawda, znaczyłoby to, że na ziemiach agariańskich rycerzy zbyt długo panował pokój. Ich królestwo od wielu już lat rozkwitało w spokoju. Ale wkrótce ta część cyklu dobiegnie końca i rozpocznie się kolejna. Kocham dubbing, a właściwie to nie tyle dubbing, co bardziej lektorstwo. Ale kocham to. Witamy w Eterii. Stoisz z Cytadeli Bartoni. Oko, wszystko pamiętam jeszcze. Tak, tak, oczywiście misje. Co to za RPG bez misji? Na razie są takie jakby 4 wieże, tak to nazwijmy. Syria. O mój Boże, Arabowie są wszędzie. Ja pierniczę. Bartonia. O tak, mamy tu. Cytadele. Nie tą z Mass Effecta. Misje, karczma i sklep. Sprawdźmy wszystko tak mniej więcej, co się da. No niestety jestem zbyt biedny, żeby cokolwiek kupić. No chyba, że ewentualnie orkowy manga, ale... nie interesuje mnie manga. Rozumiecie. Karszma. Plotki, ploteczki, dupeczki. Zobaczmy jak to działa. No, taka tam prosta informacja. No ale dobra. No, mamy też właśnie jeszcze cytadelę. Możemy ją rozbudowywać. To jest właśnie zajebiste. Niewiele chyba jest takich gier, w których mamy własny zamek. No ale dobra. Czas podjąć się misji. Aha. O kurde! Księżniczka Celestia! O siema! To ja, Draconager! Kojarzysz mnie? Co ja robię? Ja nie chcę do Syrii.
Tam są Araby i inni terroryści. Dziękuję, Celestio. Tak, tak, oczywiście. A, to jest królowa. Królowa Celestia? Ale zajebiście. Spoko, już tam idę. Tak, tak. Wszędzie możemy oczywiście też ogarnąć nasz ekwipunek. Cztery przedmioty. To ci dopiero RPG. No, tutaj mamy podstawowe informacje, umiejętności, zaklęcia. Znaczy, może to nie wszystko to zaklęcia, takie bardziej talenty bym to nazwał. W końcu wojownik nie rzuca zaklęć. No, dobra, nie czepiajmy się samolotów. O, towarzysze, to jest dość ważna. No, w miarę ważna sprawa. Jeńcy. Okej, chyba kojarzę. Szkoda, że tu z tego korzystałem. O, wierzchowiec, to będzie zajebiste. Królestwo. Lista wszystkich zajętych przez ciebie miast. No właśnie, możemy podbić niemalże całą Eterię. Co planuję zrobić i wam pokazać? Po prostu stworzymy Equestrię. Make Equestria great again. Bo czemu by nie? Na razie mam tylko jedno królestwo. Nasze rodzinne miasto Bartonium. Plotki. Jakby kogoś to interesowało. To samo co było. Zwycięstwa. I nagrody. Dobra. Jaka Gwendolina? To jest Celestia. Łapiecie. Sam jestem zdziwiony. Nie ma to jak pęknięta tarcza. Bardzo dobra ochrona. Równie dobrze mógłbym sobie wziąć, nie wiem, przykrywkę od garnka. Wow, pierwsze zadanie. Statystyki, oczywiście. Każdym razem. No, tak mniej więcej działa tarcza. Po prostu daje ci szansę zmniejszenia obrażeń. Ale pięknie ta tarcza, to dużych szans nie ma na to. Kukła. Będzie walka. Żywe trupy, oczywiście. Zombie są wszędzie. No i czas na to, co najważniejsze, czyli walkę. Tak, tak. To mi nie wygląda na kukłę. No ale nie czepiajmy się. No i tak tu się mniej więcej walczy. Tarcza treningowa. Przede tej tarczy nigdy nie wykonuje ruchu. Nie chciałbym jej trzymać w dłoniach. No i tak. Te cztery kolory to jest jakby takie many, że tak to nazwę. Jest też złoto i doświadczenie. No i oczywiście obrażenia. Nie można zapominać o obrażeniach, bo to w końcu podstawa walki. O. Ej, no zrobiłem piątkę. Co za szajs.
Może losowa czaszkę plus 5. O! Czaszki plus 5, właśnie. Są takie właśnie mocniejsze czachy, które jeszcze mocniej walą w czachę. Są też takie mini bomby. O! Brak dostępnych ruchów, no zdarza się. Wyssanie many. Spoko. Jak trzeba, to trzeba. Maksymalny poziom postaci to jest bodajże 50. Co da się w miarę szybko wbić. O, tak. No i jak widzieliście, wybuchła. Odnosi. Tak jest, oczywiście. Nie ma tak dobry lektor. Zadanie wykonane. Bardzo dobry lektor. Szczerze to jak przeczytałem na gry online, że to jest gra w uniwersum tym samym co World of Battlecry 3, to aż mi się wierzyć nie chciało. Ale jak zobaczyłem na jednym filmie, znaczy usłyszałem, odnosi zwycięstwo w angielskiej wersji, czyli You Are Victorious, jakoś tak, to od razu mi się przypomniało World of Battlecry, bo to jest ten sam tekst, co ciekawe. No i są też, można powtarzać zadania, to chyba nie do końca ma sens tutaj. Spoko. Tak, pokonałem kukłę, jestem po prostu zajebistym wojownikiem. No ja niestety mam topór. Nie, żartuj. Tak jest, Celestio. Trzeba walczyć. Ku chwale Equestrii. No i to jest przeciwnik na miarę dobrej walki. Na moim poziomie. No, przeciwnik nie będzie stał w miejscu i dawał się nawalać. Warto robić czwórki i piątki, bo dostajemy za to dodatkowy ruch. Oczywiście, najważniejsze to nie dać przeciwnikowi, nie pozwolić przeciwnikowi wykonać ataku. Czaszka plus 5, miecz plus 2 i Bóg wie co jeszcze. Można tu sobie ustawić limit czasowy na turę. Od bodajże 4 do 16 sekund, nie jestem pewien. Ale to nie dla mnie. No cóż, przeciwnik daje nam fory. Cieszmy się z tego. Nie no, chciałbym wykonać czwórkę teraz, ale nie mogę pozwolić przeciwnikowi, by mnie tłukł. No, jest i czwórka, jest dodatkowa tura. A to jest... no, mnożnik many, że tak to nazwę, jakże fachowo. Jak to na mnie przystało. Mnożnik nie łączy się z doświadczeniem, złotem, ani czaszkami. Tak dla informacji. Boskie prawo. No, spoko. Zdolność, jak chce się wbijać doświadczenie. Jeszcze na początku. Na razie gra nas trochę prowadzi za rączkę, ale to się niedługo skończy. No, widzicie? Zamiast 3 dało 9.
Chyba nikogo nie dziwi, że wygrywam. Nie zostawia dokonanego układu czasu dla przeciwnika. Oczywiście, oczywiście, wiem o tym. O, oczywiście przeciwnik ma też przedmioty. Twoja tura się nie kończy, o ile masz co najmniej 15 punktów czerwonej many. Ty, to zajebiście! No niestety nie udało mi się stworzyć jakiegoś ataku. Serio? Ech. Ha ha ha! Oh yeah, to było mocne. Poczuj mój gniew, rycerzu. I tak wygrywam. Dobra, ostrożnie. Rozstrzeliłem sobie w stopę. Niestety. No kurde, dajcie mi jakiś atak, no. Znowu? Serio? Zlituj się. Odnosisz zwycięstwo. O, oczywiście, że tak. Poznajesz nowe zaklęcie. Ach, ta lektorka jest po prostu świetna. No i mamy tu różne umiejętności. Mistrzostwa danych man, że tak to nazwę. Walka, spryt i morale. Cóż, ja inwestuję głównie w walkę. A, to są dzikie karty. Tak to się nazywają te mnożniki. Morale. No i jeszcze jeden punkt w walkę. Będzie warto. Zadanie wykonane. Dobra, myślę, że na razie wystarczy, że w tym odcinku pokazałem wam wystarczająco dużo. Jeśli seria wam się spodobała, dajcie łapkę w górę i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówił Drakonager, cześć!